Witajcie, 31 odcinek Niskiego Pressingu. Dzisiaj gościmy w Muzeum Miedzi u dyrektora tej instytucji Marcina Makucha. Dziękujemy za zaproszenie. Dziękuję za przybycie. Maciej. I Paweł Jantura. Jak już wspomniałem, dziś trochę nietypowo, bo muzealnie, no ale przypadkiem, ale przypadek to nie jest. A dlaczego nie jest to przypadek? Dlaczego akurat gościmy u dyrektora Muzeum Miedzi Legnicy? Maćku, wytłumacz. Tak jest, Marcin jest wielkim kibicem Miedzi Legnica. Ale przede wszystkim dyrektor Muzeum Miedzi w Legnicy, autor legnickiej książki roku 2015 pod tytułem Sekrety Legnicy, współzałożyciel portalu Legnic.pl i wiceprezes Fundacji Historycznej Legnic.pl. Kibic Miedzianki, to co powiedziałem wcześniej. Czy o czymś zapomniałem? Nie, myślę, że nie. Najważniejszy jest ten kibic. Absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego. Tak, dokładnie. Wydziału Humanistycznego. Tak, dłużej kibic niż historyk. Pasjonat numizmatyki. Tak, o, to już pełne dane. Świetnie. Słuchajcie, na początku naszej przygody z Wami i z kanałem mówiliśmy o tym, że będziemy poruszać nie tylko tematy bieżące związane z Miedzią i generalnie z futbolem w naszym mieście i w okolicach, ale również tematy historyczne. Naszą ambicją jest właśnie też krzewienie tej historii, pamiętanie o tym, co było również kiedyś. Stąd też dzisiaj jesteśmy tutaj u Marcina. Historia piłki nożnej w Legnicy to wiadomo, nie tylko Miedź, nie tylko 1971 rok, ale to też ci pionierzy piłki nożnej pod koniec wieku XIX i te pionierskie czasy po 1945 roku. Historia niezwykle ciekawa, historia nieodkryta. To jest prawdziwa terra incognita, która czeka jeszcze na swojego odkrywcę. Tak? Pamiętam, Maciek, nasze pierwsze spotkanie. Tak. Ja się nawet zabierałem za ten temat. Podpisywałeś swoją książkę i tak jakoś się zgadaliśmy. Ty zacząłeś mówić, że interesuje ci ten temat przedwojennej Legnic, piłkarskiej Legnic. Ja gdzieś mi to też chodzi. Gdzieś chodzi po głowie, żeby tym tematem się zająć, ale to jest mnóstwo pracy. Właśnie, słuchajcie, kochani, ponieważ to jest fajna zajawka, nie wszyscy, wy sobie tutaj fajnie rozmawiacie, ja nie chciałem wam przerywać, ale musiałem, bo to jest fajna zajawka, ponieważ naprawdę mało kto wie, że Marcin, że ty jednak w sumie już to zasygnalizowałeś. Masz w głowie ten pomysł, masz plan, masz pomysł na taką książkę dotyczącą historii piłki nożnej w Legnicy przed wojną, czyli Legnic. Powiedz mi, na jakim etapie to jest, to co właśnie przed chwilą mówiłeś Maćkowi, na jakim etapie to jest, jaka jest szansa, że uda Ci się to zrealizować? Bo ja myślę, że to byłoby niesamowite wydarzenie. Znaczy, mam nadzieję, że mi się to uda. Nie pracuję teraz nad tym, mam kilka innych projektów, ale z nami historykami tak jest, że jak szukamy materiałów do konkretnego tematu, to gdzieś z boku pojawiają się inne tematy, więc gdzieś to sobie wrzucam, może nie do szuflady, do jakiegoś osobnego pliku na komputerze. Myślę, że gdzieś się to urodzi. Gdzieś szukam tych śladów przedwojennego, zresztą też są piłkarstwa. Są te ślady, są w postaci jakichś zapinek, jakichś odznak klubowych na aukcjach internetowych, ale sporo śladów jest w przedwojennej prasie, prawda? Dużo na temat rozgrywek się tam znajduje, tak? Są opisywane wyniki, składy, historie. Sporo było. Dużo, zaraz o tym porozmawiamy, ale niestety te zapiski, o których Marcin mówisz, jeżeli mogę Ci wejść w słowo, bo ja również ten temat gdzieś tam rozpoczynałem badać. Słuchajcie, dwóch historyków się dobrało. I nie jest to tak rzetelnie, nie było to tak rzetelnie prowadzone, jak jest teraz to przez, nie było prasy sportowej, to były tylko i wyłącznie redakcje. Ale Maćku, zdziwiłbyś się, było bardziej rzetelnie niż jeszcze w okresie powojennym, lata 80., 90. Co, oczywiście. Spróbuj gdzieś znaleźć ja badałem pełny tylko wycinek klubu VfB Legnic. Jasne. I faktycznie początki były bardzo ubogo opisywane. Nie do wszystkich spotkań się mogłem odnieść, a konsultowałem to z takim, no można powiedzieć, jednym z największych niemieckich teraz historyków zajmujących się odtwarzaniem tej historii, Horstem Grine. I on mi podesłał kilka artykułów i sam nawet mi wskazywał te ciemne plamy, które nawet licząc na to, że my tu w Legnicy będziemy w stanie odnaleźć, no niestety jest to ciężkie. Jest to ciężkie. Na szczęście
są różne w Niemczech, tak, stowarzyszenia, mhm, które zajmują się statystykami piłkarskimi od czasu, od początku powstania tych zalążków lig regionalnych w Niemczech, więc gdzieś to można odnaleźć, gdzieś to można się zacząć czymś tutaj ukierunkować. Ja mam takie publikacje. Tak, to jest znana. Tak, znana publikacja Fußball in Schlesien. Tam głównie statystyki, wyniki, tabele. Trzytomowa, ja posiadam dwa tomy. To jest jakiś... Tak. To konkretnie, jakie to piłkarstwo w Linic było? Jak ono się kształtowało? Jaka jest geneza tego piłkarstwa? Paweł zapytał, czy dużo było drużyny. Sporo było drużyny. Więcej niż obecnie. Trochę inaczej to wyglądało. Oczywiście to mówimy o całkowicie sporcie amatorskim. No tak? Wiemy, że Bundesliga jako jedna z ostatnich lig przeszła na to zawodowstwo w 1963 roku. Tak? Wcześniej już inne ligi, inne ligi już działały profesjonalnie. I ten sport przedwojenny zaczął w Legnicy, zaczął raczkować. Pierwsza drużyna powstała w 1896 roku, Altertumverein Legnic. Pierwsze rozgrywki... Najbardziej utytułowana, dodajmy, tak? Najbardziej utytułowana. Tak, 11 tytułów tego naszego mistrza Dolnego Śląska. Oczywiście nie do całego Dolnego Śląska, to chodzi o ten Bezirk Legnic, czy ten region legnicki. Tak, pierwsze rozgrywki to jest w ogóle 1906 rok. Tak? To wszystko zaczęło raczkować. Ten Bezirk Legnic numer 4 do I wojny światowej to był jeden z pięciu becirków, który brał udział w mistrzostwach niemieckiego związku, znaczy Związku Piłkarskiego Niemiec Wschodnio-Południowych, tak? Była Wielkopolska, był Górny, Dolny Śląsk, Łużyce, no i to była jedna z tych grup. I tam na początku w tej grupie były 3-4 drużyny, aż do 6 legnickich, tak? No najważniejsze to jest właśnie Altertumverein Legnic i ten VfB Legnic. W takim szczytowym okresie, można powiedzieć, że 6 drużyn było w Legnicy. Różnie. Szczytowy okres to są lata 30. Tam już było i Szupo Legnic, czyli policjanci mieli swoją drużynę, i pocztowcy, i kolejarze. To się zmieniało. Szupo chyba było tak, że to była emanacja ATV, prawda? Bo ATV został rozwiązany. Nie, Sportvereinigung Legnic to było ATV. Tak. A Szupo? Dzisiaj, żeby było 6 drużyn Legnicy? No to, ale to chyba młodzieżowych, nie wiem jak tam dzieci, ale jest trochę... Nie, ale mówimy o klubach, tak, nie? W klubach to musieli się dzielić boiskami, no nie mówimy o stadionach. No, musimy dodać, że wtedy to bardziej były kluby ogólnego rozwoju, tak? Gimnastyczne, więc... No tak, to taka typowa... one swój początek właśnie wzięły z tych towarzystw gimnastycznych. No, i te początki były bardzo, bardzo, bardzo trudne dla tych piłkarzy, ponieważ w tych towarzystwach gimnastycznych, no wszyscy wychowani na tym pruskiej dyscyplinie, trenowano tylko te sporty takie, no bardzo, bardzo elitarne, tak? Gimnastyka, lekkoatletyka, szermierka, piłka nożna spotykała się na początku z całkiem... No to akurat nie tylko... całkiem nieciekawym przyjęciem, prawda? Brytyjski wymysł. Tak, brytyjski, to była nazywana tutaj angielską zarazą. Tak, podobnie jak we Włoszech. Tak. Jak na całym świecie. No, więc, łącznie z Anglią. Więc ci piłkarze w Legnicy gdzieś tam znalazły informacje, ci, którzy chcieli pograć w piłkę, byli przepędzeni przez gimnastyków. Marcin, tak? A gdzie ci pionierzy piłkarstwa w Legnic grali? Gdzie były stadiony? No to blisko tego miejsca, w którym obecnie gramy, czyli Błonia Parkowe. Parkowe po drugiej stronie Kaczawy przy ulicy Bielańskiej znajdowało strażacy, czyli ci prekursorzy, z których ta drużyna ATV Legnic się jakoś wyodrębniła. A to mówimy o obiekcie kompleksu? A dzisiaj, gdzie są korty? Tak, ale też po drugiej stronie były place do trenowania. Trenowali tam, ćwiczyli. Ćwiczyli tam strażacy i tam właśnie ci piłkarze gdzieś tam z tej remizy znosili te słupki, składali, grali. Czyli miejsca? Tak, później to boisko, o którym ty mówisz, przy ulicy Bielańskiej. Było też boisko, po którym śladu dzisiaj nie ma, przy ulicy Okulnej. Ono zostało zlikwidowane przy budowie ulicy Leszczyńskiej. I to była siedziba, tam grał VfB Legnic. Drugi najbardziej utytułowany klub. Co ciekawe, nie wiem czy pamiętacie, pierwszy obiekt kompleksu Legnicy.
Tam konflikt został. Tak, ja jeszcze tak, pamiętam. Tak, pamiętam tak, ten mecz. A tutaj Marcin wywołał VfB, boisko VfB. VfB również swoje mecze rozgrywało na boiskach Akademii, czyli ulica Świerkowa. Wcześniej tam było lądowisko, tak? Tak, lądowisko. I dopiero później VfB Lidl sobie zaadoptowało to lądowisko. Słuchajcie, na potrzeby. To niesamowite historie. To są historie tak fajne do odkrycia. No mówię, może kiedyś, połączymy siły. Czekamy na książkę, kibicujemy mocno. A jak już w dłoni trzymam książkę, to powiem jaką. Sekrety Legnicy, właśnie książkę, której autorem jest Marcin Maku. Wiemy, że kończysz drugą część. Kończę, mam nadzieję, że już na święta będzie gotowa i no kończę. Święto Boże Narodzenie 2019. Jakiś 19, tak. No, słuchajcie, nie jest to stricte sportowa książka, ani tym bardziej piłkarska. Natomiast niemniej ją bardzo ją gorąco polecamy. Tak. Legnicka książka to zresztą, to wydawnictwo zresztą zyskało tytuł Legnickiej książki roku 2015, tak? Jest tutaj też rozdział o piłce. Tak. Kilku zdań Marcin przypomni. I książka składa się z 40 artykułów różnych, o różnej tematyce. Jeden z artykułów, no oczywiście musiałem poświęcić piłce nożnej i poświęciłem go drużynie ATV Legnic. Aktualnie przygotowuję drugą część Sekretów Legnicy i też jeden z tematów będzie piłkarski. Nie już o przedwojennej piłce nożnej w Legnicy, ale chciałem opisać historię obiektu, na którym zaczynała swoją karierę mieć Legnica. Naszego San Siro. Czyli naszego San Siro, naszego Olimpia Stadion. No, tak. Czyli mówię do momentu remontu 2009 to San Paolo bardziej. Tak, czyli obiekt pod nazwą 25-lecia PRL. No właśnie, a dzisiaj stadion imienia Orła Białego. Tak. Co ciekawe, właśnie, bo to też jest przyczynek do naszej rozmowy, z 50 lat, tak? Tak. 50-lecie stadionu. Tak. Dokładnie, w tym roku minęło 50-lecie oddania tego obiektu do użytku, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli. Obiekt ten był budowany przez jakieś chyba 3 lata kosztem 6 ówczesnych milionów złotych, więc myślę, że to też spore pieniądze były. No i jego uroczyste otwarcie nastąpiło 20 lipca 1969 roku. To była taka uroczystość. Czyli równa 50. Równa 50, tak. To była taka uroczystość. Nasze władze się pojawiły, władze tutaj, władze Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej. Odbyły się tutaj zawody w różnych dziedzinach, w dyscyplinach sportu, lekkoatletyczne, szermiersze. Wiem, że odbył się, tego może nie wiecie, wyścig kolarski międzynarodowy, bo i brały udział w tym ekipy polskie i radzieckie, ale brały w tym wyścigu udział dzieci. To były dzieci, a na końcu całej tej imprezy rozegrano mecz, gdzie reprezentacja Legnicy zagrała z NRD-owskim zespołem z Halle. To bardzo ciekawa historia, ale warto dodać młodszym, szczególnie naszym widzom, że stadion nazywał się 25-lecia PRL. Tak, tak. To wtedy świętowało właśnie ćwierćwiecze Polski Ludowej. Z tej też okazji już we wrześniu 1969 roku w kilku miastach na Dolnym Śląsku odbyła się pierwsza ogólnopolska spartagiada młodzieży i pierwsze te poważne takie zawody kończyły się, swój koniec miały w Legnicy, bo w Legnicy rozegrano wyścig kolarski, szosowy na chyba odległość 120 km. Trzecie miejsce chyba zajął Stanisław Szosda, późniejszy nasz olimpijczyk. Znamienity kolarz. Tak, więc stadion ma... Nie, ale jak ty to oceniasz jako historyk, to 50-lecie, bo ja nie lubię takich niedomówień czasami z datami, bo ten stadion tak naprawdę w 1947 roku został budowany już dla Dziewiarza i w 1948 został oddany, czyli tam już był stadion. Tak, ale powiedzmy, nie wiem, nie widziałem. Mielibyśmy w tamtym roku 70-lecie, tak? Więc chyba by to troszeczkę... Dokładnie, no, ale mówię, nie znam ikonografii, nie wiem jak ten stadion do tych 66, kiedy tam rozpoczęto tą przebudowę, wyglądał. To mówimy o poważnej przebudowie, tak jak o takiej, która miała miejsce od 2005 roku. Tak? No i źródła mówią, że na stadionie Dziewiarza mieściło się około 10 tysięcy osób na ławkach drewnianych. Po przebudowie ten stadion, i to już oficjalnie możemy znaleźć w źródłach, w prasie chociażby, oficjalnie podawano 20
tysięcy, pojemność stadionu 25-lecia to było 20 tysięcy miejsc, więc faktycznie można powiedzieć... Ciekawe, czy korony drzew liczyli. No właśnie, to były to takie ekskluzywne miejscówki. No, tak. Ale przypomnijcie sobie mecze... Ale wiesz, Maćku, to na tej samej zasadzie teraz można liczyć... No nie wiem, tak jak stadion, obecny stadion imienia Orła Białego, no taka modernizacja, no modernizacja, budowa, w zasadzie budowa nowego stadionu. No możemy tak, to zbudowaną praktycznie, przesunięto Morawę, tak. Możemy mówić, że mamy 10-lecie stadionu w obecnej formule. No tak, jeszcze chyba, jeżeli zmienił nazwę, tak, to no mamy... Nie, okej, nie mówmy o tym miejscu, jako czy ma 50, 10 czy 70 lat, tylko mówmy o tym konkretnym obiekcie stadionu 25-lecia. Tak? Oddano go do użytku 50 lat temu i tyle. Tak? Nie jest to jakiś powód do świętowania, bo tego obiektu de facto już nie ma. A jak sądzisz, mnie zawsze zastanawiała jedna rzecz. Może też warto też ruszyć ten temat pod kątem może dla starszych widzów, takich starszych panów jak my, to temat banalny, bo wszyscy o tym wiedzą, ale wielu młodszych też kibiców nas ogląda i młodzi ludzie mogą o tym nie wiedzieć. Przypomnijmy tą Podkowę, ówczesne szatnie. Tak. Jak to się stało, że ówczesne komunistyczne władze, które z taką lubością wyburzały wszystkie ślady niemieckości, tak, zostawiły tą Podkowę, może w kilku zdaniach przypomnijmy, co to za obiekt, a mnie ciekawi, jak to się stało, że to nie zostało wyburzone? No, ten obiekt pierwotnie powstał w 1938 roku, był on pomnikiem poświęconym Legniczanom poległych tam w czasie I wojny światowej, prawda? No ten obiekt w latach... Też chyba podczas wojny prusko-francuskiej chyba też. To pomnik lwa, który tam się znajduje w pobliżu. No i nie wiem, nie znam szczegółów, ale ktoś uznał, że można go zaadoptować na szatnię. Tak. Ja mam sentyment tego... Całą swoją młodość przebierałem się w tych szatach. No, ja też pamiętam tych piłkarzy wychodzących, to trwało zanim przychodzili, nie? Teraz to wysuwa się korytarz. Czyli taki komunistyczny pragmatyzm zwyciężył. Oczywiście, myślę, że tak, że ktoś zobaczył, że jest taki obiekt. Do tego momentu oczywiście z zewnątrz wszelkie tablice, popiersia tam tych generałów, które tam się znajdowały, to wszystko zostało usunięte, prawda? Została sama bryła, którą zaadoptowane do nowych tam potrzeb. Również miał miejsce Karniak, taka kawiarnia. Kultowa zresztą. No dobrze, że to zostało. Fajnie byłoby też w przyszłości, gdyby władze miasta trochę też odrestaurowały ten obiekt. Myślę, że kiedyś na pewno to się stanie. Tak. Marcin, porozmawialiśmy o piłkarstwie Witnic, a troszeczkę piłkarstwo powojenne jest zapomniane, bo tak naprawdę wszyscy datujemy od 1937 roku, od powstania NZKS-u, czyli tego protoplasty Miedzi Legnica. A też tutaj było kilka klubów od 1945 roku, które no budowały tę pionierską piłkę. Tak, i to też czeka, ten etap piłki nożnej, piłkarstwa w Legnicy też czeka na swego odkrywcę. W momencie, kiedy tu pojawiły się polskie władze administracyjne, pierwsi mieszkańcy, te kluby zaczęły powstawać, tak? Kabewiak, tak? Pocztowiec, Piast, Kolejarz, tak. Hutnik, tak. Nawet Gwiazda Legnica, żydowski klub. Tak. Krótko? Tak. Ale no, więc zaraz, za chwilkę ukaże się, nakładam właśnie Muzeum Miedzi, opracowanie dotyczące kolei w Legnicy, bo w tym roku obchodzimy 175. rocznicę kolei. I tam też będziemy mieli wzmiankę, kilka akapitów właśnie o tej... KKS Piast Legnica. O historii właśnie... Wielosekcyjnego klubu. Kolejarza, tak. Szermierka bardzo mocno. Tak, Szermierka, która się odrodziła, tak? Jakieś 2-3 lata temu odrodził się klub Piast Legnica, który właśnie zakorzeniony był w tych tradycjach kolejowych. Tak. Więc mówię, to czeka na swojego odkrywcę do momentu tego 71 roku, kiedy tych Dziewiarza i tych resztę klubów połączono, tak, stworzono Miedź Legnicę Konfeks, bo przecież też nie zapomnę o Konfeksie, który jest rówieśnikiem Miedzi Legnicy. Dokładnie tak. Więc nie wiem, wszystko tutaj też przed nami. Można może przy okazji 50-lecia tych klubów przygotować jakieś opracowanie. Myślimy o wystawie na ten temat, więc
myślimy. O. Świetna sprawa. Mnie to jako historyka bardzo cieszy, bo takiej. Ja zawsze mówiłem, że brakuje przy klubie, no, muzeum to za szumnie powiedziane, ale brakuje takiej izby pamięci. Tak? I klub, nie wiem, Krzysiek Petrowski robi kawał roboty, bo on zbiera te wszystkie pamiątki, ale gdyby się udało w kooperację wejść z muzeum, to myślę, że to by było naprawdę. Szczególnie, że to jest taki trend europejski. Przy tych klubach powstają lepsze, mniejsze, większe muzea. Jeżeli chodzi o polskie realia, no to nie wiem, czy mieliście okazję być w Muzeum Legii Warszawa. Fantastycznie. Po prostu to jest. No dobrze, ale oczywiście. No, takiej inicjatywy nie ma. To jest rewelacja, natomiast ja myślę, że to jest dobry pomysł. Ja wiem, że wielu kibiców by udostępniło jakieś swoje też pamiątki. Ja na przykład mam sporo też fajnych fotografii. Na przykład, jeżeli coś takiego będzie, to też pierwszy je tutaj przyniosę. Tak, 50-lecie jest świetną okazją, żeby coś takiego było. No to tak, to jest, dokładnie. To jest, można zainicjować, zrobić jakąś tutaj oprawę medialną, tak? Poszukujemy, podzielcie się z nami, coś stworzymy. Szanowni działacze Miedzi Legnica, jak oglądacie nasz program, to bardzo proszę, mamy telefony do Marcina, gdyby ktoś chciał się skontaktować. Tak. Bo Miedź to tradycja, historia, także warto. Tak, warto mówić o tych ludziach, tak? Bo to przez kluby legnickie przewinęło się bardzo dużo ludzi, bardzo dużo wspomnień, tak, historii, które czekają nas na swoje odkrycie. Ja też jestem wychowany na encyklopedii piłkarskiej Andrzeja Głowarzyńskiego. Tak, więc te statystyki, no chciałbym sięgnąć, zobaczyć w ten sezon, kto, jakie wyniki, bramki. No, tego nie ma. Nie ma, tak, ale to też rola nas, historyków, żeby coś takiego odtwarzać. Zapowiedziałem Cię, Marcin, jako wielkiego kibica Miedzianki. Wiem, że jesteś kibicem takim nie tylko od strony stadionu Miedzi Legnica, ale widuje Cię na wyjazdach. I to z Twoją latorośą, tak? Z synkami. Tak. Dobra, Marcin, tyle tych wyjazdów masz na koncie. W poprzednim sezonie, licząc z pucharem, cztery. To nie jest dużo, nie jakoś, ale próbowałem zawsze gdzieś tam swój grafik czy plany wyjazdowe dostosować do meczów Miedzi. Rzeczywiście udało mi się być, no dwa razy we Wrocławiu, to nie jest żaden wyczyn, ale na Krakowi byłem na meczu z dziećmi i z synem byłem na Legii, tak, jak graliśmy na Legii. No, super. Niesamowite przeżycie, fajnie obejrzeć swój klub na wyjeździe. Szkoda, że bez barw, ale to... To co z tą naszą Miedzianką będzie? Tak, na koniec, o współczesności. Współczesności, no już się pogodziliśmy ze spadkiem, tak. Fajna była przygoda w Ekstraklasie. Cieszę się, że jakiś kolejny historyczny moment udało nam się przeżyć. Ja myślę, że mam to szczęście. Ja pierwszy raz na Miedzi byłem w 91 roku. To był ten sezon, kiedy zygraliśmy baraże. Tak? Ze Stalą Mielec. Tak, na tym meczu byłem. Zaraz później, w następnym sezonie, ta przygoda pucharowa w Pucharze Polski, prawda? Były wzloty, upadki, piękne chwile w Ekstraklasie. No teraz na nowo musimy o nią walczyć, budować. No mamy zespół, myślę, że chyba najsilniejszy w pierwszej lidze. Mam nadzieję, że się uda ten projekt. Jesteś optymistą? Jestem optymistą, chociaż jestem też realistą. Tak? Wydaje mi się, że widzę te mankamenty, które trzeba poprawić. Jest parę wniosków się nasuwa, które z poprzedniego sezonu, które tutaj jakieś kilka na przykład stałych fragmentów gry, które w poprzednim sezonie wychodziły i trzeba popracować nad nimi w tym sezonie. Widzę, że to już wychodzi, tak? Strzelam bramki z rogów, tak? W końcu mamy bramkę strzeloną po główce, w tamtym sezonie cała jedna była. Nie wiem, w ubiegłym sezonie strasznie mnie to bolało. Nie wiem, czy ktoś to policzył. Na przykład straty piłki po własnych wyrzutach z autu, po wykopach z piątki. Mnóstwo piłek traciliśmy, tak? W poprzednim sezonie mieliśmy ten środek hiszpański, ta nasza tiki-taka fajnie wyglądała, teraz na nowo musimy to układać, no ale nadal gramy jakoś ofensywnie, no przydałoby się, żeby skuteczniej. A osoba trenera? Czy to, że trener został po spadku, zaskoczyło Cię jako kibica? Może nie zaskoczyło, no wiadomo, pan Dominik Nowak miał długi kontrakt, prawda, więc musiał go... No to jeszcze nic nie znaczy. No nic nie znaczy, no w Polsce nic nie znaczy. No jest to ewenement, tak, że człowiek spadł, że się w czasie sezonu utrzymał, bo ten sezon różnie wyglądał. Mieliśmy taką długą serię bez zwycięstwa, prawda. No tutaj, no, tak, właściciel z dużym zaufaniem go obdarzył.
No nie wiem, no... Czy Dominik Nowak dobrze został? No, wyniki go albo bronią, albo nie. Ja tu widzę tak, duży problem z napastnikami. Prawda? Tu się coś blokują nas, ci napastnicy. To już w tym sezonie, kiedy wchodziliśmy do Ekstraklasy, grał Jakub Wojtuś, prawda? Początek miał rewelacyjny. Miał chyba 6 bramek, 4 nieważne z karnych, to też i nagle się zablokował i został odpalony. Tak? To był tylko pół sezonu, kiedy Piątkowski z Piaseckim szaleli. A później obaj się zablokowali, tak? No nie wiem, jak to wygląda. Zgadzam się. Z sytuacją Szabalą jest podobna. Zgadzam się z twoją diagnozą. A propos napastników, nadzieja tej drużyny na te lepsze czasy, jeżeli chodzi o atak. Patryk Makuch, jeden z naszych czytelników gdzieś tam na socjal mediach nas zapytał, wyjaśnijmy tą sprawę, że Patryk Makuch nie jest twoim synem. Nie jest moim synem, nie jest moim kuzynem, zbieżność nazwisk całkowicie Patryk Makuch, przypadkowa. Makuch, wychowanek SMS Łódź. Tak. Chłopak z Łodzi. No strasznie się ucieszyłem, jak zobaczyłem takie nazwisko w Miedzi. W poprzednim sezonie gdzieś tam na początku w rezerwach grał. No kibicowałem mu jakoś tam po cichu. Bardzo się ucieszyłem, jak chyba w marcu przesunięto do pierwszego składu, tak. Jak zadebiutował z Arką Gdynia, gdzieś tam miał udział przy tej bramce, to takie fajne. Osobiście bardzo mu kibicuję, no, więc mam nadzieję, że... A w ostatnim meczu kibicował się do listy strzelców, także tak, nadzieję, tak. To... przełamał się, miał kilka sytuacji, tak. Miejmy nadzieję, że... Pójdzie z górki już teraz. Że z Grudziądzem to już może będzie więcej niż jedna bramka. Czy twoi synowie są już w wieku, gdzie możesz ich zaprowadzić na pierwsze treningi Akademii? To znaczy tak, mój najstarszy syn ma 12 lat i już jesteśmy po zakończeniu kariery piłkarskiej, tak. Przerabiałem to. Tak, w wieku 6 lat zaczął trenować w Konfeksie, bo to jakieś tam blisko mamy, fajny klubik. Trenował 3 lata, no ale uznał, że to nie jest dla niego. Później przerzucił się na szermierkę w Piaście. Też uznał, że to nie dla niego po 1,5 roku, więc szuka tam swojej drogi. A ten młodszy syn jeszcze ma czas. Jasne. Słuchajcie, to jeszcze raz, Marcin, dziękujemy za zaproszenie. Dziękuję tutaj za gościnę. Za gościnę w Muzeum Miedzi. Chciałbym zaprosić częściej do mnie, zaprosić naszych tutaj, waszych widzów do muzeum. Oczywiście, tak? My polecamy, zapraszamy i polecamy Muzeum Miedzi. Jak widzicie, Muzeum Miedzi nazwa zobowiązuje, też jest też piłkarski dyrektor. Ale można to w bardzo fajny sposób miętny powiązać, naszą Miedź. Ja zawsze mówię, że robię w Miedzi. czy jestem na karczmie piwnej, hutniczej, czy coś tam. Dyrektor Marcin Makuch robi w Miedzi, tej. Słuchajcie, to tyle, jeżeli chodzi o 31 odcinek Miejskiego Pressingu i jeszcze jesteśmy wam winni małe wyjaśnienie, bo w jednym chyba 2 odcinki w tył zajawialiśmy gościa, że naszym gościem będzie prezes Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej Andrzej Padewski. No niestety do spotkania nie doszło, kolizja terminów, prezes nie znalazł na nas czasu. Nie wiem, może w przyszłości uda nam się z prezesem jakoś skutecznie spiknąć. Ducha nie gasimy. Ducha nadziei, panie prezesie, nie gasimy. Zobaczymy. Pytania mamy przygotowane, także poczekają, na pewno się nie zaktualizują. A jeżeli chodzi o 31 odcinek Miejskiego Pressingu, to tyle. Widzimy się w przyszłym tygodniu. W przyszłym tygodniu już tak bardziej wrócimy do tematu bardziej już tak rzeczywiście Miedzi. Tego, co się dzieje w obecnym sezonie Fortuna pierwszej ligi. Będziemy po meczu z Olimpią Grudziądz i kolejny odcinek poświęcimy właśnie temu wydarzeniu. Tymczasem dziękujemy Marcinowi. Dziękujemy Marcin serdecznie. I pozdrawiamy. Do zobaczenia.